Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, jak nie macie jeszcze w giveaway'u o takiego pięknego Bowina Elfa, wystarczy tylko dyszkę sobie z kodem CROXY wpłacić na Casehaga, no to zapraszam. Link oczywiście w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl. Możesz sobie oczywiście wbić, możesz sobie dołączyć i możesz oczywiście mieć szansę sobie wygrać tego oto skina, a my lecimy to oczywiście z bitewkami jakimiś tutaj fajnymi, no czy coś trzeba fajnego zapodać dla widza, tak? No nie będę mówił, że nie, tym bardziej, że budżet nam na to pozwala, no to 5 skrzynek Golden Dragon na sam początek myślę, że możemy załadować na trybie 2x2 i niech będzie underdog. 10 klatka bitwa, bierzemy Terro. Coś tutaj, kurczę, mi się nie klei chyba, co? Branie Terro na underdoga, gdzie wiesz, no... No dobra, zobaczmy. Pierwsze otwarcie. Okej, Fire Serpent dla mojego przeciwnika. 2500, bo Stewie tu se trafił. No spoko, póki co... Ojejku, patrz, no tutaj nieźle chyba będzie zasilona nasza kiermana. Coś mi się wydaje. 8 koła mają już moi przeciwnicy. To też jest 2 koła co najmniej. Aka hydroponik. No Battleskirt, bo Battleskirt. No ale ten kałach kosztuje... Ojojoj. Powiem ta... 6 koła te rękawice! Powiem tak, w tym momencie mamy 22 koła. Musielibyśmy coś za dychę trafić, żeby tą bitwę przegrać. No ale zaczynamy fantastycznie. Po 20, znaczy po 19 koła tak naprawdę. Ale bitwa, stary, za dychę. Za dychę. Rozumiesz to? Rozumiesz? Takie dropy? No powiem tak, fantastycznie. Naprawdę dzisiejszy odcinek zaczynamy. Przypomnę ci też o konkursie na skina. Jak chcesz oczywiście wygrać, no to subskrybuj, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk, dołącz na Discorda, bo na kanale Ustrzel Skina oczywiście możesz sobie ustrzelić skina za darmo. Klikasz, dołączasz i to tyle. Za free. Więc zapraszam na Discorda. 10 skrzynek nitra. No troszkę tutaj... No pan prowadzący troszkę tutaj zasianął, tak? No nie będę mówił, że nie. A zróbmy coś takiego. Weźmy underdoga i weźmy anty. I zobaczmy, jak teraz będzie. Ale jaja, co? Ale tutaj odwrócona logika trochę, co? Zobaczmy, bot była w moim teamie. Aha, czyli jestem teraz po lewo. No dobra, 2800 ten Classic Knife. No tutaj porówno mniej więcej. Delikatną przewagę nawet mamy, no bo tutaj moi wścimnicy no ciut więcej jednak dostali. Zobaczmy, trzecia skrzynia z 10. No ten Lightning Strike, no... No okej, okay, też mniej więcej tutaj porówno lecimy. Tutaj też tak naprawdę nic fenomenalnego. Nie, zobacz, piąta skrzynia. Talon dla mojego przeciwnika, to jest 3 koła. Bardzo dobrze, 13600 u mnie, 15 u nich. Dobra, byleby nie trafić teraz jakiegoś mocnego bangera. 1900 tutaj Falchion Gamma Doppler, no bardzo ładnie tutaj leci dla moich przeciwników. 1900 jeszcze Fenek. Bardzo pięknie, zobaczmy. A powiedziałem ci, że... Oj, czekaj, bo Fire Serpent. No 3900, no to jest skin, kurczę, który kosztuje naprawdę sporo. I już ta przewaga tylko do 2 koła, do 1400 nawet topnieje. I zobaczmy, no tu już jest tylko 1000 niecały. Margines błędu bardzo mały, no ale tutaj no, no fantastycznie. I po 29 koła teraz. No powiem tak, no te bitwy na Casehagu 2x2, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Idziemy sobie teraz na jakieś normalne skrzynki. Kodzik CROXY oczywiście, bo nie powiedziałem, 10% więcej ci daj. No i oczywiście skrzyneczki, 2 na start za free, a kodu używasz tutaj. Jak chcesz sobie doładować, klikasz oczywiście blik na przykład, no i wpisujesz tutaj kodzik CROXY przez N2X. I masz sobie oczywiście konto doładować. A ja lecę sobie tutaj w dół na coś innego. Dawno nie otwierałem skrzynki poker, odkąd została zmieniona. Przedtem to była skrzynia 10%, teraz ta skrzynia bardziej normalna jest, że tak powiem, więc lecimy 8k za 5 skrzynek, ale zobacz, ej, totalnie, to już jest drugi odcinek z rzędu, gdzie mam wyłączony szybki tryb, nie? Zobacz, jest wyłączony, a mimo to leci dalej szybki, więc halo, panie Casehack, proszę tutaj to naprawić. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. I patrz, dopiero muszę sobie klikać, przeklikać oczywiście, tutaj kliknąć, wyłączyć i zacząć. I teraz dopiero jest wyłączony chyba, tak? Tak, dokładnie, teraz jest wyłączony, ale to sobie przyspieszę, bo no tutaj troszkę te skrzynki bym chciał sobie zakręcić, oczywiście zobaczyć, czy uda mi się coś fajnego zdać. Level upa mamy, mamy 99 level, bo oczywiście możemy sobie... Ooo! Patrz, ale banger! White Lotusik, bardzo 41,5 koła, stary. Jedno otwarcie. Golda Rabel... Gold Arabeska, 8,5 koła. M9 Bayonet Lore, 13700. Abu Fate, 5 koła. Karambit Fate, 13300. Co tu się wydarzyło? No powiem tak, no... Bank rozbity chyba, co? No takiego otwarcia to jeszcze nie miałem. No dziękuję bardzo serdecznie tutaj za wspomnienie, że tak powiem, finansową. O to chodziło. No poker, co mnie zaskoczył, że trafić jednego chociaż z tych skinów. No albo nawet ten Arabeska, albo nawet ten Karambit za 13 koła. A ja to wszystko inaczej trafiłem.
sensie w jednym otwarciu, rozumiesz? Wow, po prostu wow, jestem w szoku. Ostatnio case hack, naprawdę tutaj szczodry, 25 koła. A właśnie, bo miałem mówić, jak oczywiście wbijasz sobie level, na case hacku to możesz sobie odbierać darmowe skrzynki. No i oczywiście jak grasz dużo na stronie, no to cashback ci się nabija. Znaczy nie musisz dużo, tak? Cały czas ci się ten cashback nabija. W zależności od tego, ile oczywiście grasz, no to tak duży cashback możesz sobie odebrać w momencie, kiedy oczywiście chcesz. 12 koła, welcome to jungle. No ja tutaj liczę na jakąś mocną petardę z któregoś z tego otwarcia. Jakaś, no nie mówię, że Dragon Lore'a, tak? Ale jakaś fajna taj pukawka, fajna by się przydała. Wydajemy 10 koła na jedno takie otwarcie, więc zobaczmy. Tutaj 9800, więc blisko było tego zera. No te M-ki 15 koła, okej. Okay. Mimo tragedii, tutaj co? Tutaj strata niestety, kolejne. No pusto niestety. Lecimy dalej, nie podda... O, Prinsik, dzień dobry, ale to nie zwraca nam w sumie dużo jakoś. No ale te dwa otwarcia, no teraz coś tam, no... Coś tam pokazują, że potrafią też dać, tak? Zobaczmy dalej. 7 koła. Mieliśmy już setny level, stary. Chcecie odebrać nagrodę za setny level ze mną? To na następnym odcinku z Casehaga. Albo jakimś następnym sobie odbierzemy. I zobaczymy, co tam się w tych nagrodach za setny level kryje. Bo jest tam na pewno skrzynka za setny level, którą możemy odbierać codziennie za free. Więc te levele, naprawdę uważam, że... Coś takiego, prowadzenie tych leveli i levelowania konta, no okej, okay, naprawdę szacun za to, bo fajnie można sobie jeszcze dodatkowo tutaj skiny jakieś dostać. 10 koła, 11 prawie, że. No powiem tak, teraz coś... Chciałem powiedzieć, że coś czuję, że tracimy na tej skrzynce, ale no chyba nie mogę na nic stracić, tak mi się wydaje. Najdroższa skrzynia na stronie. Okej, okay, spróbujmy, 12k, no tutaj niestety otwarcie na 0, zobaczymy jak będzie dalej. No tutaj na minus duży, kolejne. No tutaj coś spada, więc spoko, odbije nam ładnie, 6800, zobaczmy dalej, pusto, niestety minus, w ogóle bardzo dużo expa zdobywamy, nie, otwierając te skrzynki, no tutaj karambit spada, ale no niestety otwarcie na minus, overall tutaj w ogóle bardzo słabo, 5 koła, tutaj też bardzo słabo, 5800, no tracimy teraz dosyć mocno na tych skrzynkach, tutaj otwarcie na minus, uuu, 8 na plus, zobaczmy więc dalej. Minus niestety, no tutaj też będzie minus, tutaj ojej, tu w ogóle minus, no ten Doppler coś tam daje, trzeba to sobie powiedzieć, mocny minus, otwarcie kolejne, spada Prince, spoko, tutaj nie spada nic, jest skeleton, okej, skeleton sobie zostawię, patrz, kolejny level wbiliśmy, no dzisiaj to jest naprawdę dzień wbijania levela, coś czuję, zobacz, możemy sobie za challengera odebrać, no po prostu wow, że uda mi się taki level wbić na casehugu, no trochę czasu to zajęło, tak, i mamy teraz możliwość oczywiście odebrania darmowy szyneczek za setny level, to codziennie, więc no wow, M9, bardzo ładnie, zostawiamy ją sobie, resztę sprzedajemy, 6 koła M9, 5, lecimy dalej. No, jeszcze parę razy sobie kliknę. Zobaczmy tu. 15, okej. Okay. Tiger tufy zostawiamy. Karambity oczywiście, bo szedłem na żeryto. No niepotrzebne mi. 9 koła tutaj i no na więcej niestety nas nie stać. Więc otworzę sobie 4 i myślę, że mogę się na nim pożegnać. Dziękuję za oglądanie. Bardzo przyjemny odcinek z Casehaga dzisiaj. Fantastyczny profit.